Serdeczne gratulacje, wyróżnienia Tuza Biznesu Wprost. Proszę powiedzieć z Pani doświadczenia zawodowego, jakie zagrożenie niesie dzisiaj branża kredytowa? Jak będzie się rozwijać, czy będzie się rozwijać w tych niepewnych gospodarczo czasach? Z pewnością, jeżeli chodzi o kredyty, to przede wszystkim sam program Pierwsze Mieszkanie wprowadził zdecydowane zwiększenie zainteresowania w ogóle kredytami hipotecznymi po okresie zastoju, gdzie WIBOR wynosił bardzo dużo, więc jak wiemy, no to jest wskaźnik, który ma wpływ na wysokość rat naszego kredytu. Jeżeli mówimy o kredytach hipotecznych i o zagrożeniach, które są związane właśnie z branżą kredytową, to bardzo mocno ta branża kredytowa łączy się z branżą nieruchomości. Więc z pewnością dalszy wzrost cen nieruchomości, no bo jak wiemy, im wyższe jest zainteresowanie, no to tym mniejsza jest podaż danego produktu, więc no te braki w nieruchomościach z pewnością są widoczne. Jeżeli nie podejdziemy do tematu zaciągnięcia kredytu hipotecznego odpowiedzialnie i nie zaznajomimy się z tym ryzykiem wzrostu stóp procentowych, to możemy doprowadzić do takiej sytuacji, jaka była jeszcze kilka lat temu, że na przykład raty naszych kredytów wzrosły dwukrotnie i było wielu kredytobiorców, których po prostu nie było stać na to, aby te zobowiązania swoje regulować. Walka instytucji centralnych z inflacją również chyba nie wróży najlepiej rynkowi kredytowemu, ale właśnie, inflacja spada, więc może będzie lepiej. Miejmy nadzieję, że może będzie lepiej, jeżeli chodzi tutaj o kwestie związane z też i branżą kredytową, tak jak wspomniałam, nieruchomościami, bo tak naprawdę to bardzo mocno się łączy ze wszelkimi innymi branżami w naszej gospodarce, bo przecież czy to branża budowlana, tak, czy to branża transportowa, no bo te materiały do budowy nieruchomości też muszą być w jakiś sposób dostarczone, więc to wszystko jest tak mocno ze sobą powiązane, że miejmy nadzieję, że ten spadek inflacji będzie pozytywną informacją nie tylko dla osób, które są zainteresowane kredytami, ale również dla nas wszystkich. Pani kancelaria prawna to nie tylko sama papierkowa robota, jeżeli chodzi o kredyty, ale także kładziecie duży nacisk na edukację. Jak to wygląda? Tak naprawdę w moim przypadku trochę niefajnie powiem, że pandemia mi pomogła w rozwoju mojej działalności. Bo do tej pory tak naprawdę, jeżeli ktoś trafił do mojej kancelarii, to miałam okazję i przyjemność z nim porozmawiać i uświadomić go właśnie, z jakim ryzykiem wiąże się zaciągnięcie kredytu. I w momencie, w którym doszło do zamknięcia instytucji, tak, przez właśnie pandemię, to musiałam podjąć taką decyzję i rozpocząć działalność w sieci. Też gdzieś za podpowiedziami moich klientów. I tak naprawdę został stworzony profil Twoja Pani z Banku. Na tym profilu prowadzę edukację bankowo-finansową dla, no nie tylko moich klientów. Są to bezpłatne e-booki, bezpłatne materiały, ale również stworzyłam kurs małego bankiera, dzięki któremu rozpoczynam już tą edukację finansową od najmłodszych lat, bo to jest niezwykle ważne, tym bardziej, że mamy olbrzymie braki jako społeczeństwo, jeżeli chodzi o zarządzanie swoimi finansami. A właśnie, czego nam brakuje? Jaka jest nasza kondycja, jeżeli chodzi o wiedzę gospodarczo-biznesową? Tak naprawdę nie rozróżniamy produktów bankowych między sobą. Często pożyczka a kredyt to dla nas jedno i to samo, gdzie to jest błędne. Czy na przykład karta debetowa, karta kredytowa, również te pojęcia nam się mylą. Są znaczne różnice. To jest pierwszy aspekt. A kolejny, tak naprawdę w momencie, w którym możemy sobie pozwolić na zaciąganie kredytu, często kończy się to niestety taką spiralą zadłużenia, ponieważ no, nie zdajemy sobie sprawy, kiedy z jednego kredytu wchodzimy w drugi. I czytam wiele raportów, też sama tworzę raporty kredytowe, więc ponad 3 miliony Polaków nie jest w stanie terminowo regulować swoich zobowiązań. Te raporty, te tabelki, statystyki są zatrważające, no jednak liczę na to, że ta nasza chęć dalszej edukacji właśnie również w kwestiach finansowych zwycięży i będziemy bardziej właśnie takim odpowiedzialnym społeczeństwem w tej kwestii.